Dzisiejsze popołudnie przy Bachusie to pomysł Fundacji Liada, która za cel obrała sobie uatrakcyjnienie czasu najmłodszym ich rodzicom. W programie konsultacje z dietetykiem, doradcami i konsultantami laktacyjnymi, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe czy promocja zdrowego żywienia. Dzisiaj dla dzieci mamy przygotowaną całą górę warzyw, z których dzieci będą robiły sałatki i każdy do swojej miseczki wrzuca to, co najbardziej mu odpowiada. Do tego każde dziecko zrobi sobie coś na zasadzie winegretu, którym tą sałatkę poleje. Organizatorzy wśród gier i zabaw próbują przemycić nieco nauki. Mają w tym pomóc specjaliści, którzy stosują metody dydaktyczne słynnej pedagog Marii Montessori. Dziecko może doświadczać, rozwijać się, ma również możliwość stopniowania sobie trudności zadań i sprawdzania samego siebie. Najmłodszym najwyraźniej w to graj. Jest bardzo fajnie, są gry, zabawy. Najbardziej mi się podoba robienie sałatki i jeżdżenie na rowerze. Dzisiejsze spotkanie na Starówce inauguruje cykl Zdrowe Wakacje z Fundacją Liada. W podobnej scenerii rodziny będą się spotykać średnio raz na 2 tygodnie. Dzisiaj, 24 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia. I za każdym razem będzie coś nowego. Kolejne spotkania nabiorą sportowego charakteru. Dzieci zgłębią bieganie, żużel czy futbol amerykański.